Uwaga, przygotować się, ruszamy. Cześć, siatko, witajcie z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo, ale to bardzo, wręcz bardzo serdecznie w kolejnym wiosennym vlogu. Dziś nie u mnie, dziś bardziej komfortowa jest ze mną Marcel. Cześć, dzień dobry. Cześć. Jak widzicie, uprawiamy sobie, a może nie widzicie? Powinniście widzieć, bo dość wysoko kamerka jest zamontowana. Ogólnie uprawiamy sobie podmieszanki z tego, co się dowiedziałem. Prawdopodobnie. Tata Marcela jeździ sobie 60 i właśnie pod korzeń rozrzuca wszystko. Marcel powiedział, że wszystko, to co było w stodole, piasek, wapno, obojętnie było mieszane, żeby było do rozrzucenia. Sąsiad tu widzę, ładnie, ładna 60, to 3P, nie, 3P chyba. Nasze też 3P. No, tak? A widzisz, takie buty. Tam bardziej podobne. Ale kurde. To co, bo felgi mało malowane? No może i tak, sorry. Ogólnie agregat Apollo W550, nie no, żartuję, Apollo, to jest taki jak Krzysiu ma, ciekam? Nie, trochę inny. To jest w ogóle inna firma. A ta sama nazwa, patrz jak mnie w kuria zrobili, no? No Apollo, nie? Bo czy się ktoś ma Apollo, tylko że Apollo cieka? Nie. No mam nadzieję, że... To jest 4 razy tańszy. No na pewno i 2 razy wąższy. Ile on będzie miał? 3? 3-4. Pierdolnie. No nie no, może i faktycznie. Jak za koła jeszcze ile wystaje? No. Nie no, też robotę widać robi. A tym przednim, no nie ten przednim. Te przednie to tak... Te przednie to dobry jak jest ten. Jak jest już tak bardziej rozbite, bo po tym to teraz po zimowym to trochę lipa. Ale w polu to już konkretnie, wszyscy wyjechali. Tam widziałem, to już ziemniaki nawet zbierają. Naprawdę, szybko ten sezon się rozpoczął, ale dobrze, dzisiaj pogoda, ciepło, jak widzicie, ogólnie wreszcie koszuleczka założona, mogę sobie na vlogu, bo u mnie niestety no w kabinie w 60 piść to nie założy i w ogóle by mnie nie było słychać, bo mam tam coś ponagrywane, ale wszystko poszło do kosza. Także dzisiaj sobie mówię, przyjedziemy do Marcela, ogólnie możecie się spodziewać, że niebawem pojawi się kolejny, bo będzie pewnie obornik. Łobornik i Worka. I Worka. O, to będzie roboty jeszcze, także na pewno sobie przyjedziemy ponagrywać. Ogólnie powiedz mi, jak tam woda przezimowały. Jaki nasz? O, tylko tyle? Tyle zostało. Co tu nie masz? Żytko? Albo... Chyba żyto. Chyba. Chyba nigdy żyta nie uprawiać, ale bardzo podobne mi jak to do żyta. No żytka to w tym roku ładnie przezimowały, jakby nie było. Ale coś likwidowaliście, coś tutaj nic, wszystko ładnie. Wszystko ładnie. No to i teraz. A dużo macie zimowego, tak procentowo porównanie do wiosennego będzie? Odliczając kukurydzę oczywiście. Kukurydzy będzie z jakieś 15? Lepiej, ponad 15. Ja będę miał romans do kukurydzy, ale to ci potem powiem poza wizją. Tylko mi przypomni. Traf jest jakieś 8. Dobra, no to będziemy mieli z 25 powiedzmy. No i reszta złożę. A masz ogólnie hektarów? 50. Łos, kurwesy, nie chcesz zdychać? Ja bym chętnie wziął i porobiłbym to trochę. Ja. No to powiem ci, że konkretnie. No to trochę tego zboża będzie. A zimowego ile będziesz miał? Czekaj. No to będzie z 2. Też po trójki jest. No kurwa, no tak, że długie, bo szedłem chyba z 5 minut, jak nie dłużej, już mi się nudziło. Nie, pół na pół chyba. Miałem vloga nagrać po drodze, mówię spokojnie, by z jeden wyszedł, ale mówię, dobra, odpuść sobie. W ogóle gdzieś w krzakach tym samochodem stanąłem, bo ruch jak na Marszałkowskiej tu. Mówię, dobra, co odpuszczę, żeby mnie nikt nie przyrysował. Meby latają. Kurwa, to chyba te ode mnie też przyleciały. Ale wiesz co, dobre są, bo ogólnie jakieś takie robaki są, takie białe. I one to wyżerają. Ogólnie to te robaki, z tego co wiem, tam kiedyś mnie się uszy łopiło, to no, nie jest dość pozytywne są, bo jak jest trawa, nie wiem jak ze zbożem, ale podżerają korzenie. Trzeba byłoby to jakoś zlikwidować, bo ogólnie jak go supa miałem nie rozorane, to sobie poszedłem z łopatą, z grabkami sobie tak ładnie zrobić. To kurwa chyba, nie wiem, na szpadę to przynajmniej ze dwie się trafiły, tak, to masakra ile tego jest. Także nie wiem, czy to jakieś opryski są od tego, żeby się pozbyć. Nie wiem, jak to na zboże działa, także możecie mnie oświecić w komentarzach. Ale jest tego sporo, także to te meby mówię, u mnie tego więcej trochę było. To tam tego nie powiem, pożerały. Ale szacun dla nich, ty, one se lecą 2 metry nad ziemią i kurwa widzą go i jem. Spadną na ziemię, złapią go i lecą sobie dalej. Naprawdę konkretne te zwierzęta są.
Bo będziesz miał ile? A, to tu jest do wiedzy wasze, czy dalej też? Nie, dalej też jest tam nasze. Ale tu do robienia jest tylko tu do wiedzy. Aha, bo tam... Dzisiaj się siewy, czy nie? Co? Dzisiaj siewy jeszcze? Zależy. Jak nie wiem. Zobaczymy. Ale fajnie się to zamyka, jebany. Bo jeszcze ogólnie jest tu to pole. To za tym zielonym. Tak. To zaraz może, tak? Dobra. To dzisiaj do roboty? Prawdopodobnie ją. A... Znaczy prawdopodobnie nawozy tam. Aha, a jutro to a jutro się mówiłeś... konkretny. Aha, dobra. Znaczy to tak myślę, bo nie wiadomo czy nie będzie padać. No w górach śnieg spadł z tego co. Słyszałem. Także naprawdę ciekawie się robi, ale ważne, że ja już mam wszystko zrobione, wszystko posiane. Oby tylko teraz vlogi powrzucać. To porenderować. Boże, masakra, tyle tego ponagrywałem. Jeszcze jak GoPro sobie dzieli po 18 minucie, to teraz ciężko mi to pozłączać. Ostatnio złączyłem początek z agregatowania, a drugi koniec z rozsiewania nawozu. I mówię, kurwa, coś jest nie tak, bo tyle na pewno mi się nie udało nagrać. Później się trochę kopnąłem. No ale ładnie się radzi. Po zimie coś tu nie było nic zrobione, nie? Nic. To była orka zimowa. I tyle. No ja też swoim wjechałem agregatem, bo że wiesz, u mnie jest na ciężkiej konie. No. To troszeczkę bardziej go puściłem i gdzie niegdzie dwa razy przekrałem, tu się ładnie rozbiło. Ja płytko, bo tu jest twardo jak cholera. No, dlatego mówię, nie, ja u siebie miałem jeździć tym drugim agregatem, tym takim wiesz, typowo takim jakby to ruszyć, że tak na wiosnę, ale mówię, kurwa, tamte 2 metry, 20 chyba, jeździć jednym, później drugim, to nie ma sensu. A mówię, tak to tu ładnie ruszyłem i jakoś tam. Myśmy się chyba, kurna, od kiszonki nie widzieli. No. No, bo przecież na orkę żeś właśnie po dorywki. No nie, to poczekaj. Kiszonka była wcześniej niż po dorywki? Kiszonka to była jeszcze na koniec. Koniec wakacji. Tak. To myśmy się kupę czasu nie widzieli. Jak tam w szkole? Żyjemy. Zostajesz na rolniku jednak? Jednak na... Znaczy ja to mechanik, ale... A, mechanik, a ja myślałem, że ty rolnik. A nie mechaniko-rolnik? Mechaniko-rolnik. A no to wiedziałem, że coś w tym stylu jest na pewno. A mi tu krzywo wychodzi, ja cierpię do... Zaraz to wyrównamy. Ale kurde, by się taki porobił. Ogólnie, jak ktoś nie wie, jesteśmy w Case Farmal 85? 105. 105. Nie, baniutki. Chyba urósł od tamtego sezonu. Chyba ja, no bo... To nie ma co z tym robić. Ale tam będzie dawka. 450 kg na metr kwadratowy. Nie, bo mu pewnie zostało za dużo to wyliczyć. Tam. Ogólnie było odusiane 250 metrów. Na jeden... Kilo. Metrów. O skurczasy. Jak to by chyba całe pole było na 2 metry tak wyspane. Ja sobie siałem 2... Też 2,5. Tak, bo kupiłem 5 za 2 hektary. No, no podobnie. Ty, jak tu masz stawek, czy nie? Nope. Ale ja ładnie. Ja to pamiętam tamten kiedyś, co żeśmy tam byli. A nie pamiętam co. Nie, ale wody coś stoi. Bo tu źródełko jest. No. To ino tylko deszczowie zakładać. Tak, ino tylko. W tamtym roku na żniwa to tu nic nie było. Wiem. U Krzysia zawsze co tyle lat. Krzysiu zawsze mówił, że ten, że nigdy mu stawko od domu nie wyszedł, tak jak w tamtym roku wysech cały. Masakra. No ale miejmy nadzieję, że w tym roku już tak nie będzie. Kto wie? Niby ten tydzień jeszcze taki zimnawy, bo w nocy tam do zera ma spadać nawet, ale później następne tygodnie już ma być fajna temperatura. No weekend był mega zajebisty. 25 stopni, normalnie tak wiecie w cieniu. Na słońcu to było 50, tak jak nic. Nie, powiem ci, że termometr miałem na dworzu, pokazywał 34. Ja? Ale gorąc była taka, że jak myśleliśmy, to ja bez koszulki tylko z kolega. Masakra, ciepło jak cholera było. Trzeba by więcej takich weekendów, no bo co my mamy? Kwiecień. No, trzeci, czwarty. Świetnie, tak żeby ładnie dało pogodą. Ogólnie jeszcze nie mam ofka. No, bo to jeszcze śnieg zawsze na wjeżdża, no. Potrafił spaść parę lat do tyłu. Także no nieciekawie. Ogólnie buraki w tym roku? Nic. No bo buraki już, nie? Nie opłacamy. No bo dzisiaj widziałem sąsiad siał buraki, tak? Siał dobrze, mówię, bo tego sadzić nie, no to siał buraki sobie. Nie wiem czy to wcześniej czy nie, ale tak jakoś kurde zawsze myślałem, że trochę później się te buraki sieje. Ogólnie
rzepaki jak po drodze widziałem, no to ładne. U kogo jak przezimowały, to ładne naprawdę. Taka kurde kapusta. No. Już do kostek ponad, spokojnie takie ziemniaki. W ogóle ziemniaki też zaczęli sadzić, masakra. Już dwa tygodnie temu widziałem jak idzie sadzić. Tak szybko się ten sezon zaczął, no mówię, ciekawe. A niektórzy później się dziwi, że mają szybko ziemniaki, bo jak na sprzedaż, no to da. Ja sobie wolę, gdy ziemniaki, nie wiem, później, tak no nie wiem, za tydzień będziemy gdzieś, bo i tak teraz jak zimą, te temperatury takie, no praktycznie zero, to i tak te ziemniaki będą w ziemi siedzieć i tak, bo one nie wypuszczą, póki ciepło nie będzie, więc później i tak one sobie spokojnie dogonią. Ty, a te dwie, te kropki, co to znaczy? Ja nie wiem do czego one są, one są tak się kleją. A tu nie było, nie wiem, czegoś przyklejone jakieś, tej, bo z tyłu widzę jest jedna. Może jak przenosili je, żeby nie uszkodzić czy coś, cholera wie. Nie wiem, ale kurde byka. Takie kropeczki są, może jedna, no widzicie tu, to dwie takie są z przodu. Także ciekawie, ciekawie. Jak ja driver jestem, zobacz tą z tyłu. Widzę właśnie. Weź sobie teraz zakładu, zrobi sobie wyrówkę i będziesz się śmigał jak tarara. U mnie najlepiej, bo agregat z jednej strony, czekaj, pomyślę. Z prawej. Wystaje mi tam równo, nie wiem, będzie wystawa może max do pół metra, nie? No. A z drugiej strony, i tak właśnie wiesz, fajnie, bo sobie od miedzy zawsze mogę porobić czy coś, od prawą stroną. A lewa strona jest fajnie, tak kurwa wałki są wypuszczone, nie? Że tak jak na przykład u ciebie tu górkę zostawia, nie? To u mnie właśnie te wałki są wypuszczone i ładnie mi to tak zagarnia, także fajna sprawa z tym. A tu tak troszeczkę ten, są chyba jakieś czasami takie w agregatach, na bokach, takie nie wiem jak to nazwać, zrobione, żeby właśnie tutaj nie ten, ale tego mocno nie widać, więc... Ale to potem siemnik elegancko też. Easy. Co macie za siemnik? Poznaniaka 2. Tak? 7. A 7? No. A ja będę miał fajny, ale ja mam tego, poloneza. Chyba no, niezły nie. Polonez. Albo polonez, albo pukowiec. Nie wiem, ten czerwony taki, jak tam. A twój tata bajką tylko do przodu, do tyłu nie otwiera, zamyka. No. Nie wiem, bo był mokry nawóz z tamtego roku. O, i może się pokleił. Ale to ja. Ogólnie ostatnio u wujka byłem i mówił właśnie tam jakoś jednych z nawozów z drugimi nie można mieszać, nie? I też tak na początku nie wiedział i miał tam trochę na dnie czegoś, już wam dokładnie nie powiem. I wsypał czegoś. Normalnie reakcja poszła i się kurwa woda zrobiła stary z tego, nie? Takie mówi mokre było. Jakby by ten obrócił siepkę, to by normalnie cała taka galaretowa forma wyszła z tego. Także mówię, trzeba u pana co się sypie. Wiele co się wydupił? Nie, wziął i mówi na szybko, wydupił, że dużo nie miał. Miał na samym dole, bo mu zostało, nie? I mówi, to z dołu rozmieszał, wywalił to i mówi, to co poszło, to poszło, nie? Już mówi, więcej nie będzie sypał. Ja jakoś właśnie mówię, ostatnio co ja właśnie to... Lupofoskę zmieszałem z mącznikiem, ale na całe szczęście żadnej reakcji nie było i nie pierdykło nic. Także warto znać się trochę na chemię. Tak. A ty jakieś te z egzaminy zawodowe masz tam u siebie, czy nie? I to w drugiej? I w czwartej? Czy jak u was jest? Nie wiem, czy na koniec tej klasy już nie będziemy czegoś. No bo właśnie w drugiej chyba zawsze. A co wy będziecie mieli? Ciągnik rozłożyć? A później zorać pół hektara? Nie. To będą... My mamy w ogóle testy takie pisemne tylko. Tylko nie macie praktyki. No praktyki to nie ma takich testów. Będzie no jak zdawać te. No bo na rolniczej masz na przykład, nie wiem, ustawienie pługa i wiesz, i takie. No to jest tylko jeden taki sprawdzian. A, no właśnie, no to coś tam jest. Ja będę miał. No? Panie, takie wydmy jak. A ta skarpa to na co? To żeby śnieg odbierało. Jak był kopany ten staw, to zostało taki. Ja wiem, że to taki zator do tego. Ale kamień konkretny tam jest. No, ten kamień to ja już go pamiętam head i on tu leży. Powiem ci, niektórzy takie kamienie za grubą kasę skupują. Bo wiesz, jak chcę przed chałupą postawić jakiś ten. Tego to nie ruszysz niczym. Numer domu. Jedynie koparka czy dźwig. Jest taki wielkie bydne, że ja cię pierdolę. Tak, łopatą podwalić od dołu i przewrócić. Ty, powiem ci, że ja bym chyba pojechał tu, nie? I co? No dotąd, wykręcił kawałek akurat w lewo i później tu cofnął. To jedź se tak zrób, bo nigdy tego nie wyrównałem. Jakaś banan mi wyszedł, nie wiem czy... No konkretny jeden przejazd praktycznie. No to akurat jedź tak jak prawie równo to koło, co tu widać od nawozu. Tak się zrówna. Na piątce tej drogowej.
ogóle jak się sprawuje? Ile motorków wchodzi na to? Łosiksek. Przez rok. No to ładnie robi trochę. No to kurde trochę dużo. Jak ja mam na... Ja mam od nowości 3PK. Czyli od 87 roku. I mam najechane 6600. Ten mały Jodix, on ma już ponad 4, to znaczy przed 4 No ale wy go macie już trzeci rok? Czwarty. Czwarty. No. No to jednak troszeczkę se robi se, nie? No, no, tym bardziej, że jak on był sam, to wszystko robił. Agregat, orka. Od orki do złożenia sobie. No, także no teraz dobrze, bo trochę wylęka. To tu praktycznie wy na 3 byście mogli lecieć. 1,60 rozsiewa. Właśnie nie ma co siać. Bo 3PK sieje i rozsiewa. A no tam, bo przecież ten. Pojebało mi się, że tym case'em dużo nie będzie ciać. Znaczy kiedyś podpięliśmy tego poznaniaka, ale za duże, za głębokie ślady robi. No. I poznaniak nie musiał tego zagrać. Nie? Po co tyle? Ole, poszedł. Jak się sprawuje ten właśnie paszowóz? Zajebist. Właśnie widziałem ładnie, bo to morką się stoi. A, no jo. No. Konkretnie ustawowo. Co to, no ta, to była kukurydza. No. A no tam, bo tam... Znaczy od połowy tu było. Nie tam, a tam po lewej była kukurydza, nie? No bo wtedy żeśmy tego vloga, żeby nagrywał, jak pamiętacie, właśnie na tym kanale. Dobrze, akurat trochę mi takich vlogów padnie z kamerą na szybie. Na szybie? Nowa seria z kamerą na szybie? Nie, tak, o podlogi chyba. Tylko, że faktycznie będę musiał coś hashtag inny dać, bo jak mam... Zobaczę, jak sobie tamte dawałem poprzednie. Jak dawałem tak samo jak GoPro na głowie ten sam hashtag, to tak zostawię. Ale widzę, że tu dookoła sporo ludzi jeszcze nie posiało. Tą stronę to tak średnio bym powiedział. Bo każdy gdzie dalej ma to się, tutaj nie za bardzo. Ja tak kurde w tym roku jeszcze ostatnią szansę dałem, ale nie wiem czy sobie nie odpuszczę i tylko wiosennym nie będę nakupiał. Tu masakra, znowu przynica poszła w likwidację trochę. Wiesz, tam gdzie ładnie, gdzie akurat u nas jak od tamtych stron wiesz, górka dołek, taka wypiździawa jest, bo praktycznie nie ma co zasłonić, to całą górkę wypiździało. I tutaj od tej strony, a tamta strona taka ładna i wczoraj mocnikiem poszedł oprysk i myślę, że coś z tego większego będzie. Dlatego no jeszcze tu, ale no ponad hektar się zlikwidowało. A i szczerze to jak patrząc, no teraz naprawdę mega pogoda na zasiewy, na wszystko. Więc jeżeli tak dalej będzie, to wiosenne może w tym roku być naprawdę, naprawdę ładne. Tym bardziej, że wilgoć jest. No. No ta ziemia, która teraz w sobie ma tą wilgoć, to myślę, że spokojnie na tydzień by wystarczyło. Kurde, u mnie nie padało i tak wjechałem agregatem, to no niby wszystko suchutkie jak skała, a pod spodem tak wilgotno i słońce, że góra wiecie wyschła, a na drugi dzień jak się siało, to mimo wszystko było ciepło, bo to był ten piątek taki słoneczny. Ja mówię, gdzie on mi zniknął? Widziałem go tu kątem oka, a on zawrócił na siebie. Tam konkretna dawka idzie, chyba piąty raz już. I ruła. Po ziemi prawie to idzie. No, nie to, nie. Nie, wiesz co najbardziej wkurwia w 3P? Na 30 tak nie miało, nie wiem jak 60, ale 30 i inne ciągniki tak nie miały. Kurwa, że musisz chodzić i podnośnik, tak, jak i masz jebany wałek, nie? I teraz najgorzej jak z siewką, nie? Fakt, że teraz zmieniłem. I ten. Na hydrauliczny, że może zamknąć. No, ale to i tak mimo wszystko zawsze gdzieś to tam trochę wyleci i to i zawsze przed zjazdem, wiesz, jak jadę sobie po drodze, wyłączę, nie? Ale zanim dojadę, to on trochę się opuści i w ogóle włączę przed torentą wzrostki, a idź pan w pusty. Na podwórku to samo. Jak się sypało nawozy, tu gdzieś trochę poleciało, żeby podnieść. No masakra, z tym to tak zjebali sprawę, no co? No nie przemyśleli. No mówię, no w 30 kurde chyba tego nie ma, bo w 30 z tego co kojarzę to chyba nie musi być wałek włączony, żeby to podnosiło. Nie wiem. Nie pamiętam. Zetorak nie ma na stówę też, tak? Zetorak nie, na pewno. No ale także mówię. Zetora jeszcze masz? Mam. Stoi, ale tam biedny, nie ma co robić. No to jego by siewnik zapiął. Nie? To już lepiej, żeby w siewkę. No, no właśnie. Tyle, że on tyle paliska skleje, że wiesz, no. Się nie opłaca. A to jakby pije ci troszeczkę, to jest tak oszczędny ciągnik, że... No też nie ukrywam, bo wlałem mu z 2 bańki, to ja pierdzielę ile roboty narobiłem. Głowa mała, chcę teraz zmienić, ale
ojciec wie wszystko, co tu jest w tym ciągniku. A też co go będzie bolało, to ten. Myślimy, żeby tak, kurde, no jednak ta 60 to taki mój znak firmowy, że tak powiem. Fajnie jakby wjebać w nią przedni napęd, wjebać silnik, czwórkę, że to miało 75 koni. Fajna, fajna taka 60 by była. Kurde, pół już normalnie byś zapiął sobie trójeczkę, obrotówkę, agregat taką trójeczkę, no taki 3 coś, już taki większy pociągnie. Już tak nie mówię, konkretne roboty będą robić. No, wspomaganie, no trzeba liczyć tak, wspomaganie półtora, konkretny napęd piątkę, no to masz już 7,5, silnik no teraz gdzieś dobry wyczai, no to kolejna piątka, to masz wicher. Tak mówię, ludzie, tak jak ci tam w komentarzach nie szale, kurde, jak masz tyle wkładać ciągnik, zmień go, bo nie ma sensu i tak nie będziesz miał tego komfortu i bo a, no i doliczałem jeszcze kabinę chciałem zmienić, no to jest dwójka. No to było 12 koła. Tak, to byś miał do nowego tylko opony. No, wiesz, jeśli chodzi o nowe, tak jak patrzyłem, jakieś tak chciałem, no to do 30 maksymalnie. Za 25 koła już by kupił jakiegoś. Ale no nie wiadomo, zobaczymy jak coś się trafi. Konkretne wyboje są. Ty czemu ty masz brudze na siłę? No bo tu było wiem, dobra. Kukurydza, a tu było zboże. I odorane było. Pług obrotowy i brudze na środku. Chybanek. Chyba? Nie. Jak nie? Tak nie, no zorientowałem się. Małek wygięty. Skarpa zniszczona. O, ale fajna dzisiaj pogoda. Już myślałem rano, że masakra, że śnieg pada. Ty, ja się budzę biało. A tą taka mgła, że nic nie było widać. A jeszcze wczoraj z żaletą się widziałem i mówiłem. Mogę się założyć, że będzie jutro mgła. Jo? Ale bo ty, ale fajnie. Teraz kurde, jak takie rosy od rana są mgły. Kurde, jaka ta ziemia wilgoci dostanie, no. Kurde, tak jak teraz ten nałóż, żeby się rozpuścić to wszystko, to... Kurwa, jak tu miękko jest. I ta... U mnie też na początku tak robiłem. I tak na pierwszy rzut oka skała jak cholera, nie? Ale później jak jeździłem, to tak... I zobacz ile to już nie padało teraz, no. Ale ja czuję nawet po ciągniku, bo ma ciężej. Nie, widać nawet po tych przednich kołach, jak są zapadnięte. Bubyzują. Twoje pieski? Gdzie? Tak na jakieś powsinach chyba. Ja, fajnie one robią. Nowe nabytki w tym roku? Mamy zamiar siernik nowy. O, a jaki? Nie wiadomo, tak, jakiś dobry. Ja jak patrzyłem na sierniki. No to z 12 trzeba liczyć. No, jeśli chodzi o nówkę, jeśli chodzi o... My nie chcemy używać. Amazonkę, coś w tym stylu, 7 koła. A tak jak ja patrzyłem sobie, nie wiem czy kojarzysz, to jest chyba niemiecka firma Horsen. No. Norsen, coś w tym stylu, niebieski taki. Fajny znalazłem, fakt, że 2,5 metra, no to tak jak mówię, ale tak, docisk na rednicę, już masz komputerek normalnie do kabinki, fajnie, masz znaczniki, docisk, fajnie, ścieżki już automatycznie, także no naprawdę dosyć w miarę ogarnięte, za 4 koła, za swojego bym dostał, mniej niż dwójka, no tak od półtora do dwójki, bo tak jak patrzyłem w takim sobie średnim stanie 1800, no to... No jeszcze muszę ci powiedzieć, żeby ktoś się znalazł na takie... No, ale no jednak widzę z tego, co tam sporo ludzi wystawia i to... Tam miękko, tu skała, no i weź to kurwa... No bo dołek, nie? Jaka tu będzie klasa? Będzie tu czwórka? Będzie czwórka, to tyle. Kurde, u mnie gdyby nie tak inna, to bym miał fajną ciebie. To niezłe paliwo! O chuj! To chyba się ten... Nie, bo jak wiesz... Zanurzył się cały. Wypatrzymy, spalił na raz tyle. Nie, tu nie było nawet wlane do głowy. No, mnie to najbardziej rozpierdala w tym ciągniku, że pokazuje akumulator, nie? Taki komputer. Ja chuj tu chodzi? Nie wiem, kurwa, jest. Normalnie macie później, bo może pokażę, nie? Jest fajny komputerek mały, zamiast nie wiem co tu pokazać. No spalanie. No spalanie, no kurwa, w takim ciągniku to macie spalanie, powiedziałbym, to jest kurwa na pół monitora narysowany akumulator i napisane 13,6, nie wiem, on się ładuje no, co? Ładowanie. Ja pierdolę, ja nie wiem, czy to trzeba zapłacić, dopłacić, żeby ci inne ja budowali, ale porażka jest z tym, nie? Taką pompę to zawsze mam z tego, jak jestem, że masakra. No wy widzieliście na początku, czy nie myśleliście, że pewnie się zmienia, czy coś? No tak, no ale nawet próbowaliśmy to zmieniać i nikt ja.
I tak my próbowaliśmy... Powinno tam być gdzieś na tym, na gałce zmiany. Z serwisu próbowali i nichuja nie mogli nic znaleźć. Ale to widzę, że to tak modelowo mają. Ta liczba się w ogóle zmienia, czy ona tak jest? Tak, no? Jak nie używasz gazu i masz włączone na przykład radio, to spada cały czas. A, no to ja. No to widzę, chociaż radia nie ma używać, a jak chcesz, to musisz zgazować co to robię. Ja pierdzielę, masakra. No bo te godziny spoko. Obroty. Wałka. A, obroty wałka. To ile będzie tu obrotów? 4? Co 4? Czy to możesz sobie dostosowywać? Nie, on jest w ogóle nie włączony i się obraca. A, ale mówię, ile masz tych trybów? Chyba 500 coś tam? 540 i 700 coś. A, nie masz 1000 coś? Nie, bo nam jest niepotrzebny. Nie mamy takiej maszyny. Co... No jo, prawie potrzebny. No chyba coś gorąco się zrobi. Rozumiem, do zboru jest gorąco. A nie, patrz, filterek czeka, nie ma kiedy zmienić od klimatyzacji. A, roll service, oryginał. Patrz. Coś to mogę przy siebie powstrzymać, trochę chłodów padnie. To, ale faktycznie, albo zbierają ziemniaki już, albo kamienie w 5 osób na przyczepkę, na 30. Może być, że kamienie. Ja też ostatnio tak, kurde, agregatowałem takie konkretne, mi się Żydy trafiły. Mój, mówię, przyjdę później, akurat ojciec sobie będzie siał, wezmę sobie taki wózek i se ten. Ja pierdolę, do połowy pola dojechałem, pełny wózek, koła mi się tak rozkręciły, stary, jak w tych samochodach sportowych. No kurwa, chyba z pół godziny, po pół kilometra ciągle, bo u mnie kawał pola jest. No myślę, że już nie dojdę i pchałem go, i ciągłem, i chuja nie mogę. Miałem w pewnym momencie zrzucić połowę tych kamieni i zsypać to i ten. Ja pierdolę. Tyle tych kamieni było, że szok, ale wyzbierane chociaż tak w miarę. Już później będzie się pewnie kombajny mieścił. O! Jutro będziesz też uprawiał pod siew, czy nie? Czy to... No jak dzisiaj skończymy, to nie raczej. Będzie jutro sam siew. Sam siew. Ale pewnie nie zdążymy, bo to która jest już? A nie pomogę, będzie trzecia? 15, no. No. Może tata pojedzie tamten do blady nocy będę robił, ale no chuj, się zrobi. Kurwa, takim to można robić, gościu. Ja wiem, gościu. Światełka se ładnie palisz. Klimka jest. Później to dobrze. A nie, no, zresztą zaraz to ciepło, gdzie ogrzewanie. Ale wiesz, co robić i powiem? No. Zimno. Na dwa razy zawalić powinieneś chyba, nie? Co? Kurde. To już drugi raz. No mówię, na drugi raz pojeżdżowali. Trochę głębiej nam teraz i tyle. Tak, że bałki się schował pod ziemię. O, ten przedni, ale sporo tego nawozu. Chyba nie, jak jakaś soli nie było w tych nawozach? Tak. No właśnie, bo tak patrzę. Jakby chyba sól bejcowaliście. Czerwone są takie te. A czerwony to nie wiem co to może być. Wow, patrz jak przykołował. Bo mi się kurwa zapycha. To właśnie widzę, że tym bardziej chyba. Ja tak nie zrobię tego. Zobacz, jaka brudza na 2 metry poszła od razu z prawej strony. To jest właśnie uprawianie po kukurydzie. Panie, pójdzie, co pan? No ciekawe w tym roku, jak to będzie. Później z pogodami. Niby w tym roku zapowiadają, że ma być tak mega fajna pogoda, jeśli na rolniku, bo jeśli chodzi, że będzie padać i będzie też słońce i w ogóle, że nie będzie tak jak w tamtym roku. Najpierw padało, kurwa, 2 miesiące, później 3 miesiące było suszy. I a gdzie żeś to wyczytał? Gdzieś ją oglądałem, coś, agrobiznes. I była taka długoterminowa i coś gadali właśnie, że ten rok może być naprawdę fajny. I tak sprawdzałem sobie pogodę na wakacje, tak żeby kiedy wyjechać, kiedy co, jak tam. I patrzyłem to tak miarowo, a tu trochę popada jednego tygodnia, a to ten no ciekawe, wiadomo, teraz czasami z dnia na dzień się nie sprawdzi. Ale... Już Magaloka trzeba pogodę obejrzeć. Ja cię pierdolę, jak to będzie uprawione, to ja jestem silny. 2 na 10.
Ogólnie będziecie mieli w opisie link do Marcela kanału. Zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mogę tam popatrzeć coś. O, Kamil, konkretnie. Taki! Urwie w siewniku. Zbiornik. No dobre. Czuję, chociaż ładnie lusterka, u mnie co poprawię, to i tak się upierdolci. Właśnie muszę, bo i tak nie wiem, bo tata ma do paszowozu, wiesz, bo może jak wiesz, mam już elegancko ustawione, że nie musi na tym. No musi... jo, bo ja tu siedzę wyżej, to ja tu dobrze widzę. Trochę mi się lewa strona przypnęła, ale chuj, jedź. Masz przerzuciło poza ramę, ty. Jak to konkretne. Nie lubię tak takich kurów prawie, że ja... No i chuj, znów do równania. No trochę tak. Ale dobra, ty możesz wziąć to akurat trochę wyrównać. Nie, teraz wezmę, naddam się, to jeszcze tą bruzdę. No trochę. Właśnie, wyrównasz trochę tą bruzdę, którą byś nazywał. Ty, kukurydza jeszcze leży, pa. No, ja widziałem parę tych kolb. Bonduel. Widać, jak te sieczkarnie zbierają. Śmiechowy człowiek. No jak będzie ta drugi kupować, czy nie? Po co mam drugi? No mówiliście, a szukaj. A, szukaj, tak, no jednak plady się zmieniły. A, to proponuję tego większego, czy nie? Nie ma chyba takiej potrzeby. Dym się szybciej pojedzie i będzie nic. No jo! Łopanie, ale... Jak to bruzda, kurwa, do orki jest. Ale jak zjeździć czasami 2-3 razy, zajebiście uprawione jest. Ja tak samo u siebie, jak uprzeciek, czy coś kilka razy. Uprzeciek to zawsze pikapelo jest. Ja to najpierw robię, że bruzdy na poprzeczniaku 2 razy. No. A potem jeszcze w ten, to też zagarnę. No i potem tak jeszcze osobno poprzeczniak. No. To bruzda jest, nie widać jej nikogo. Nie, no te rabałki to mają co robić, ja pierdzielę. A przerzucają. To jest gdzieś o nic nie daje. No, taki zajebany filter. Ja co na siebie skieruję? Na czoło? No nie, faktycznie. No. A słychać, że dmucha. Ostro zajebany. Nic. Nic. Zaklejone są po prostu burze. Nie, ty. To chyba jeszcze zaraz będzie musiał, nie? Na koniec nie będzie. Praktycznie zawaliło. A jakbyś poleciał raz, wiesz, lewą stroną, a później prawą? Nie, czy nie lepiej by ci to zagarnęło, jak on robi takie ci, wiesz, po prostu, nie? Bo patrz, tak to w ogóle nawet nie sięgło tego. Nie ruszyło. Tu chyba woda stała, co? Też mi się tak wydaje. U mnie też, kurwa, wody. U mnie to najlepsze to, że z pół wsi wszystkim pola do mnie wszystko przyleciało. Bo tak, ty to... właśnie na takim pewnie zadolek. Tak, bo nie dość, że jest górki, to później u mnie jeszcze ta górka to jest taki zadolek chodzi. Kurwa, tyle na... tak pobymywało. Z górki w ogóle w dół to tak samo pozmywało całuśkie. Ale co zrobić, nie zrobić. Jak to konkretne słońce. Nie wiem ile jest stopni, ale dzisiaj jak na samochodzie, no znaczy nie w samochodzie, tylko na termometrze od samochodu i pokazywało, że jest 15 stopnia. Także w miarę ciepło. Jakiś lekki powiew szalnego jest. Teraz będzie tam widzieli kamienia tego. O! Głęboki? Ja by się tu pierdolić, powiem. Trochę przebiegu zrobię sobie. Dobra, dobra. Tylko że mnie nie wywiało, ty. No, ty. Turba nie będę włączał, bo to jest. O Jezus, sprawdzi się, chce. No późno się grało. Od razu lepiej. No. Wodek. O. I kurde, fajnie, wszystko mechanicznie, ładne, elektroniki. Czujesz ten powiew? Bo od tamtej strony wiatr jest, bo mnie pchało w tą stronę jak szedłem. Widzicie kamienia? Może ktoś chętny nie chce kupić? Sprzedam kamień. Sprzedam? Kup pan kamień. Jak to serio konkretny kamień. Czekaj, będzie tak widać? Będzie może lepiej, no, bo w testu. Taki kamień jest na sprzedanie. Taki kamień. Przyczepką podjechać. Ręcznie się go włożyć. Wulfem i go rzucić na przyczepkę. Będzie ktoś chciał postawić sobie kamień koło Biedronki. Albo na wiastku taki ładny pierpień. Polecam, naprawdę. Nie będę mówił jak. 5 ton. Szkoda, że kamień właśnie tak się jest, sprzedaje ty. Też mają uczucia pewnie. Ty, ale... Tu
to kurwa konkretnie się orało. Cały jeden rządek jest tak na stopce, który jest zapostawiony. W ogóle nie przykryło, tak? No, no, opa. Aha. Ładnie, ładnie zarzuciło. Będzie sobie woli koni. Kiedy myślisz, tak będzie ten, ta... Bo to mornik jak zasieje kukurydzę. Właśnie, kiedy kukurydzę już? No już można robić pola pod. Ja pierdzielę. Ja kurde, rok temu to pamiętam, jak nagrywałem. Boże, to aż tak szybko zleciało. Masakra. No już 4 miesiące od nowego roku bykło. My w szkole tak samo, no zaraz będzie wakacje. No. Czy majówka teraz, zaraz? Praktyki masz, czy nie masz? Nie. Bo niektórzy to jeszcze teraz majówkę całą wolną mają. Tak jak Berbrączyk. A, Berbrączyk. To też nagrasz trochę? No, no, na majówkę na pewno wpadnie tu. Czekajcie, coś będzie do roboty. Może żniwa? Kto wie? Ziemniaki pokosy. Nie, no, nie, no już pierwsze pokosy powinny być majówki. Jak tak będzie, bo trawy ładnie puściły. No, no to ciało, to nieźle, nieźle. To i obrączka się siada po synagra i może tu. Także jest na co czekać. A my mordy co, my będziemy sobie powoli kuczyć, bo ja, ile tu jest minut? Nichuja nie widzę. 30 co, kurwa? Łos, kurwa, jest ponad 30 minut, jak ja będę nas 2 dni wstawiał. Dobra mordy, to my zakończymy. Mam nadzieję, że będziemy się już widzieć i słyszeć niebawem na kolejnym vlogu zawodnika. To może być fajne, bo będzie ciekawie. Także sobie na pewno coś ponagrywamy. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć. Siema.